Serdecznie, drodzy widzowie, jestem na, jak widzicie, na kanale żeglugowym Nowy Świat. Piękna pogoda dzisiaj. I słuchajcie, coś się dzieje. Podejdziemy bliżej. Stoi tam koparka. Coś tam robią. Ale dzisiaj piękna pogoda, naprawdę. Zbliża już się koniec października powoli. Przyjechał tam jakiś samochód. Trochę mi ręka skacze. A tutaj stoi koparka. No dobra, idę dalej, słuchajcie, bo już tu stoję 5 minut. Stoją, gadają. Czyli tak to by wyglądało. Kanał żeglugowy. Niemalże w listopadzie już. Za kilka dni listopad mamy. Śluzowanie już też dobiega końca w tym sezonie. Dobra, idziemy dalej. Więc zostańcie ze mną jak chcecie. Idę na stronę zachodnią. Podejdziemy aż pod sam falochron zachodni. Coś tam ponagrywam, porobię ujęcia. Piękne kolory na drzewach już się zaczynają robić. Naprawdę ładnie to wygląda wszystko. A po lewej stronie stoi autko, którym dzisiaj przyjechałem. Mój samochód, którym jeżdżę na co dzień, jest w naprawie. A tutaj takim pożyczonym Volkswagenem Polo właśnie przyjechałem. Bardzo fajny samochodzik. Volkswagen Polo z 92 roku. Czyli ma 34 lata na karku już. I budynek w kształcie statku. I naprawdę z oddali wygląda jakby jak wkomponowany statek. Tutaj mamy drogę wewnętrzną. Po prawej stronie. Zobaczymy, może jakieś grzyby po drodze znajdziemy. Pójdę górą, przejdę się lasem. Drzewka powoli, powoli, ale odbijają. Tutaj Ukraińcy sadzili. 2 lata temu robili nasadzenia. Tutaj kilka danych technicznych na temat obiektu. A
Ale powietrze dzisiaj, słuchajcie, marzenie. Takie świeże, ale jest ciepło. Jest ciepło, nie ma wiatru. Trochę rozglądam się na boki, może na jakieś grzyby trafię. Tutaj kiedyś, ze 2 lata temu, jeszcze jak budowa trwała, przy samych wydmach całą siatkę nazbierałem rydzów. No i powoli dochodzimy już nad morze. A nad morzem prawdopodobnie na 99% jezioro dzisiaj. Dlatego, żeby były fale, musi wiać wiatr z południa, z północy na południe, przepraszam, a nie odwrotnie. Dochodzimy do wejścia 41. Nowy Świat. I tak to wygląda. Falochron wschodni przecinający się z falochronem zachodnim. Tutaj widzimy nasadzenia trawy morskiej. I w oddali takie leciutkie, delikatne fale. Coś tam w oddali, jakaś łódeczka płynie bardzo daleko. Kormorany siedzą na słupach. Ponoć dużo ryb wyjadają rybakom. Jeszcze zrobię sobie ujęcia na plażę, kilka ujęć. No i pełno śmieci po drodze, już 6. puszkę zbieram. Część puszek schowałem, zapakowałem do plecaka. Jak będę wracał, to wrzucę. O to świadczy tylko. A brak słów zresztą, co tu mówić. Słyszycie? Chyba odbywają się jakieś ćwiczenia, detonacje słychać na morzu. Ale to jest od strony Kaliningradu. O, właśnie w tym momencie. O, właśnie w tym momencie, teraz było dobrze słychać. To gdzieś od tej strony właśnie. Od strony wschodniej. Nie wiem, czy to słychać w kamerze, ale tutaj bardzo dobrze słychać. Bardzo dużo detonacji, wystrzałów, jedna po drugiej. I to by było na tyle, słuchajcie, chyba. No nie ma co tu więcej pokazywać, w zasadzie. Także pozdrawiam Was serdecznie. Dzięki, że oglądacie, dzięki, że jesteście ze mną, że oglądacie te moje filmy. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam miłego dnia. Pozdrawiam. Cześć.